Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym wideo. Okej, okay, mamy już prezentację. To musisz wiedzieć o podrywie. Wideo jeden z czterech w marcu bardzo mocno przyłożymy się do kwestii podrywu, flirtu, autoprezentacji, o czym rozmawiać na randce, jak znaleźć idealnego chłopaka, bądź dziewczynę do związku. To wszystko mówimy sobie w marcu. Poprzednio, na przełomie stycznia i lutego, mówiłem o magnetycznym wizerunku, który powinieneś stworzyć, bo to jest pierwszy filar relacji damsko-męskich, czyli atrakcyjność. I zgodnie z kolejnością chronologiczną, drugi filar to... Podryw. Okej, okay, na początku obalę pewien mit, który jest bardzo popularny w Polsce. Podryw to nie jest błahka gra dla nastolatków, god damn it. Jeżeli ty masz. 25, 6, 7 lat, albo jesteś po 30, i uważasz, że ty jesteś w ogóle zbyt dojrzały na podryw, to już przegrałeś. Podrywu powinieneś uczyć się całe życie, bo podryw to nic innego jak sztuka sprzedaży, sztuka autoprezentacji. Ja widzę po klientach, którzy nauczyli się ode mnie podrywu, że oni mają sukcesy zawodowe. Że oni potrafią rewelacyjnie robić wrażenie na rozmowach kwalifikacyjnych tylko przez to, że nauczyli się podrywu. I ta sprzedaż siebie, autoprezentacja poszła za tym, ok? Bo podryw to nie są jakieś fikuśne, magiczne techniki, bo być może z tym ci się kojarzy podryw. Podryw to jest sztuka sprzedaży w odpowiedni sposób. Prezentacja siebie, ok? To jest bardzo ważne. Jeżeli tego nie załapiesz, to dalej nie przejdziemy. Więc nieważne, czy ty masz lat 20 czy 40, jeżeli szukasz. Osoby do szczęśliwego związku, niezależnie od Twojej płci, to musisz nauczyć się podrywu. Bez tego nic nie pójdzie dalej. Ok? Uff, dobra. Najtrudniejszą część mamy ze sobą. I teraz najważniejsze kwestie w podrywie. Starałem się wypisać wszystko, co jest ważne, natomiast już teraz widzę, że co najmniej kilka punktów bym do tego dodał. Bo ja mógłbym naprawdę kilka stron- cztery o najważniejszych kwestiach w podrywie stworzyć. Natomiast takie kluczowe kwestie, które ty musisz umieć, to jest poznawanie nowych osób, czyli musisz wiedzieć, jak zagadać, kiedy zagadać, w jakiej sytuacji, co powiedzieć. Ok? To jest bardzo ważne. Inaczej zagadasz w klubie, inaczej na imprezie, inaczej na przystanku autobusowym. To jest bardzo ważne i to będziemy sobie w kolejnych wideo omawiać. Druga kwestia, musisz pokonać lek przed odrzuceniem. Dużo osób ma świadomość, że odczuwa taki lęk przed odrzuceniem, natomiast bardzo mało wie, jak to realnie pokonać. I ja o lęku przed odrzuceniem nagrywałem kiedyś wideo, natomiast zauważyłem, że osób, część osób, która to obejrzała, zastosowała moje wskazówki i im to pomogło, część nie. Dlatego postaram się jeszcze raz przedstawić ten temat w inny sposób, ok? Trzecia kwestia, rozmowa o czym rozmawiać, jak rozmawiać, jak uniknąć drętwej ciszy. To też jest duży problem, czytelnicy regularnie wysyłają mi maile, gdzie pytają właśnie o to, jak rozmawiać, jak uniknąć drętwej ciszy. To też sobie omówimy. Randkowanie. Temat wydawałoby się banalny? Nie. Generalnie to jestem zawiedziony, jak bardzo mało uwagi przykłada się do randkowania. Bo generalnie bardzo mało osób dba o to, żeby to randkowanie było na odpowiednim poziomie. O co chodzi, będę mówił w kolejnych wideo. Flirtowanie. Flirt leży i kwiczy, jeżeli chodzi o Polskę, tak? Możesz sobie pojechać do krajów, gdzie flirt jest na naprawdę wysokim poziomie. Ja kiedyś poznałem Kolumbijkę, jak byłem w Niemczech i naprawdę byłem mocno zaskoczony, jak w ich kulturze... Flirt jest rzeczą naturalną, a my, jako polskie społeczeństwo, czy to mężczyźni, czy to kobiety, musimy się tego uczyć. To u nas nie jest naturalne. Kolejna kwestia, rozwijanie relacji. Jeżeli nie rozwijasz relacji, to bardzo możliwe, że albo wpadniesz we friendzon, też niezależnie od Twojej płci, albo że już w tym nie jesteś. Komunikacja niewerbalna, czyli dotyk, czyli głos, czyli cała mowa ciała. To jest temat dużo bardziej skomplikowany. Ja prawdopodobnie już... Nie będę go omawiał, jeżeli chodzi o takie wideo na YouTubie. On jest bardzo szeroko omówiony w module trzecim Akademii Relacji Nemsko-Męskich: Niewidzialne Techniki Podrywu. Także tam go szeroko omawiam. Natomiast będzie można go dostać dopiero pod koniec marca. Także spokojnie, teraz jak to nagrywam, jest początek marca, więc po kolei. Gdzie znaleźć idealnego partnera/partnerkę? To będzie kolejne wideo, czyli drugie z czterech, bo to są bardzo częste pytania do mnie. I mam nadzieję, że rozwiąże temat teraz na zawsze. Taką mam nadzieję, a jak wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. No i też należy wiedzieć, jeżeli ty chcesz poznać osobę na całe życie, albo przynajmniej na znaczną część tego życia, stworzyć szczęśliwy związek, po czym poznać, że trafiłeś na jedyną lub jedynego. Bo czasem jest tak, że ty nawet nie ustalisz sobie, czego szukasz i marudzisz, że. Dalej nie poznałeś swojej jedynej, albo dalej nie poznałeś swojego jedynego. Ale skąd ty możesz wiedzieć, że właśnie trafiłeś bądź trafiłaś na tą osobę, jeżeli nie masz kryteriów, po których poznasz, i te kryteria też sobie omówimy w kolejnych wideo. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo, to postaram się wprowadzić Ciebie w temat podrywu, co ty musisz minimalnie wiedzieć, a później będziemy wchodzili na. Kolejne poziomy zaawansowania. Więc takie największe błędy, proszę cię, od dzisiaj ich nie popełniać. Proszę, tak, składam ręce jak do modlitwy, bo to się zdarza nagminnie. Nie, nie tylko wśród moich czytelników czy, czy klientów, ale jak. Znaczy wśród klientów to nie, bo już wiedzą, żeby tego nie robić. Ale wśród czytelników mojego bloga czy widzów kanału na YouTube zdarza się nagminnie i jak widzę. Yy... W ramach analiz tomickiego, jak przeglądam sobie fora dyskusyjne, to jest tragedia. Po pierwsze, publiczny podryw nigdy nie ma szansy ci zadziałać. Co to znaczy publiczny podryw? To znaczy, że jeżeli idziesz na imprezę i rozmawiasz sobie z koleżanką w ten sposób, że słyszy to trzech facetów albo trzy inne koleżanki. Ta koleżanka nigdy nie będzie reagowała na Ciebie tak, jakby zareagowała, gdybyście byli sam na sam. I w drugą stronę działa to tak samo. Jeżeli podrywasz faceta jako kobieta w pracy przy jego kolegach, no to być może on celowo będzie próbował Cię odrzucić, żeby pokazać swoim kolegom, jakim to on nie jest samcem alfa. Dlatego jeżeli mówimy o podrywie, o flircie, najlepiej to robić sam na sam już na randkach. Albo podczas rozmowy na Facebooku, albo podczas rozmowy przez telefon, ale nigdy publicznie w towarzystwie innych ludzi. Ok? Zapamiętaj sobie to z tego wideo i będzie dobrze. Druga kwestia. Nie ma najlepszego tekstu na podryw. Nie istnieje taki. Po prostu nie istnieje. Szukanie najlepszego tekstu na podryw jest bezsensowne. To jest tak samo jak szukanie sposobów na to, jak w jeden dzień stać się milionerem. Nie ma czegoś takiego. Po prostu nie ma, więc przestań szukać najlepszego tekstu na podryw i zajmij się tym, co jest najważniejsze czyli jak rozmawiać, jak flirtować, jak ogólnie prowadzić rozmowę, jak rozwijać relacje i ogólnie te wszystkie kwestie, które podałem Ci wcześniej. To Ci zapewni sukces w podrywie i dzięki temu poznasz i stworzysz związek z wybraną przez Ciebie osobą. Dalej idziemy. Jaki jest plan? Dzisiejsze wideo, co musisz wiedzieć o podrywie, przedstawia podstawy absolutne, bez których nie zaczniemy. Druga kwestia, wejdziemy sobie na trochę wyższy poziom za, zaawansowania. Jak znaleźć dziewczynę-chłopaka? To wideo będzie nie wiem jak długie, bo ja nagram je za tydzień. Natomiast będziesz miał też i podstawy, i bardziej zaawansowane kwestie od tego, jak szukać, gdzie szukać, po czym poznać osobę, która, którą warto po prostu. Poznać na dłużej, tak? Poznać na dłużej, nie. Z którą warto zbudować głębszą relację, to w drugim wideo sobie omówimy. W trzecim wideo wchodzimy na jeszcze wyższy poziom zaawansowania, jak prowadzić rozmowę, jak flirtować i tak dalej, i tak dalej. Jak prowadzić randkę, żeby skończyła się po Twojej myśli, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną. I czwarte wideo, to już będzie pod koniec marca, prawdopodobnie. Niewidzialne techniki podrywu. Czyli przedstawię trochę tego, co jest w Akademii Relacji Damsko-Męskich w trzecim module. Dam Ci parę fajnych technik, narzędzi, które nie są znane w Polsce, a Ci, którzy je znają, zazwyczaj nie potrafią z nich korzystać. Więc trochę ramka tajemnicy uchylę po to, żeby Twój podryw był naprawdę dobry i żebyś wreszcie poznał osobę swoich marzeń i zbudował z nią szczęśliwy związek. Oczywiście bardzo ważna uwaga i to muszę powiedzieć w pierwszym wideo. Koniecznie... To, co ci przedstawię przez cały miesiąc jest bardzo silne, OK? I ja wymagam od Ciebie tego, żebyś Ty wykorzystywał tę wiedzę praktyczną zresztą w dobrych celach. Jeżeli jesteś osobą, która uwielbia manipulować innymi, albo kłamać, albo robić jakieś nietyczne rzeczy, wyłącz teraz to wideo. Nie oglądaj nigdy więcej mojego kanału, nie czytaj bloga, nie kupuj produktów, dobra? Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo silne i w złych rękach może to spowodować wiele szkód. Dobra? Ja zakładam, że Ty chcesz znaleźć sobie partnera bądź partnerkę do szczęśliwego związku i zbudować po prostu ten związek tak, jak zawsze chciałeś. Związek, o jakim zawsze marzyłeś. I chcesz uszczęśliwić tą drugą osobę. Jeżeli tak jest, to zostań, bo jesteś w dobrym miejscu. Okej. Okay. Czy musisz uczyć się podrywu? Od tego powinniśmy zacząć. Jeżeli chcesz być singlem do końca życia albo mieć fatalny związek, nie musisz. Większość osób uważa w naszym kraju, że nie musi się uczyć podrywu, a zdecydowana mniejszość, która uważa, że musi się uczyć podrywu, ma efekty. Ma szczęśliwy związek. A jeżeli jeszcze nie ma szczęśliwego związku, to ma ogromny wybór wśród płci przeciwny, bo potrafi podrywać, a mało kto to umie. Więc możesz pójść albo jedną, albo drugą drogą. Chcesz być jak większość? Dobra, nie ucz się podrywu, będziesz przeciętnym gościem, bądź przeciętną kobietą e, albo singlem, albo z przeciętnym związkiem, a jeżeli chcesz mieć to co najlepsze, to musisz nauczyć się jak podrywać. Jak najlepiej się uczyć podrywu? E, generalnie Drugi moduł z Akademii Relacji Damsko-Męskich mówi o tym, jak pokonać nieśmiałość, a nieśmiałość pokonuje się tworząc magnetyczny wizerunek. To zaobserwowałem przez lata mojej pracy z klientami, przez lata moich doświadczeń w relacjach damsko-męskich, czy osobistych, czy u moich znajomych, więc musisz stworzyć magnetyczny wizerunek. Tak, wyróżnisz się, będziesz zwracał na siebie uwagę, a tego chcemy, i ostatecznie pokonasz nieśmiałość. Jeżeli jeszcze nie masz tego kursu. Poniżej możesz go zamówić i najlepiej gdybyś nauczył się pierwszego filaru, czyli atrakcyjności, zanim zaczniesz się uczyć podrywu. Będzie Ci łatwiej. Możesz spytać dlaczego? Otóż. Ja zacząłem już w swoim życiu naukę od podrywu. Dlatego, że nie miałem zielonego pojęcia, że najpierw trzeba stworzyć magnetyczny wizerunek. Dopiero po latach praktyki zobaczyłem, że całe relacje damsko-męskie można w czterech filarach tak naprawdę zamknąć i trzeba się uczyć ich po kolei. Ja kiedy zacząłem od podrywu, zacząłem zagadywać do różnych kobiet w swoim życiu, no, było wiele lat temu, ale tak zaczynałem. I spotykałem się dosłownie z setką odrzuceń. Tak. Bo nie wyglądałem jak trzeba, nie miałem charakteru takiego, jakiego powinienem mieć, więc warto stworzyć ten magnetyczny wizerunek, żebyś ty miał łatwiej w przyszłości. Dobra? To jest podstawa. Możesz oczywiście uczyć się podrywu bez magnetycznego wizerunku, tylko będzie ci dużo, dużo trudniej i jest dużo większa szansa, że się zniechęcisz. Więc jeżeli chcesz mieć łatwiej, to zamów poniżej kurs magnetyczny wizerunek. Linka dam pod tym wideo. Co dalej? Już teraz możesz zacząć zagadywanie do ludzi w codziennych sytuacjach i nie, nie chodzi mi o podrywanie ich. Chodzi mi o rozmowę z panią w sklepie, kasierką, czy jak jesteś na przystanku autobusowym, możesz spytać kogoś, gdzie jedzie dany tramwaj, skąd jedzie, itd. itd. Wchodzisz do tramwaju, do autobusu czy do pociągu. Pytasz daną osobę, jaką książkę czyta. Spróbuj okazać cztery zainteresowanie drugim człowiekiem, i zobaczysz, że wiele osób będzie się cieszyło, że ty do nich zagadałeś. To rekomenduję na początek, i w taki sposób będziemy sobie pracowali nad tym podrywem. Co dalej? O tym w następnym wideo, także. Mam nadzieję, że sobie wskazówki w tym wideo zawarte weźmiesz mocno do serca, czyli już wiesz, co musisz wiedzieć o podrywie, jakich dwóch największych błędów unikać i jak to wszystko powinno wyglądać. Tyle ode mnie w tym wideo. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i zapraszam już za prawdopodobnie tydzień do wideo 2 z 4, czyli jak znaleźć idealnego chłopaka, idealną dziewczynę do zbudowania szczęśliwego związku. Ok, to tyle, dziękuję Ci bardzo serdecznie, pozdrawiam Cię Kornel Tomicki, trzymaj się, cześć.